dobre jedzenie to dla Kasi Meller warunek szczęścia. O jedzeniu pisze i rozmawia, gotuje i karmi. Nieustannie podpatruje kucharzy, szuka smaków i gromadzi przepisy. A teraz odwiedza szefów kuchni, których restauracje stały się mekką smakoszy. Chce się dowiedzieć, jaki jest ich przepis na sukces. W samym sercu gęstych mazurskich lasów, w miejscowości Faszcze na północy Polski, mieści się niewielka rodzinna restauracja o nazwie Dzika Kaczka. Restauracja mieści się w zaadaptowanym gospodarstwie. Prowadzi ją Agnieszka Poleszczuk, która przeprowadziła się tu z tęsknoty za spokojem i sielskim, wiejskim życiem. Byliśmy już bardzo zmęczeni życiem w mieście, ciągłym stresem, pogonią i doszliśmy do wniosku, że już tak nie chcemy i musimy coś zmienić. Pomyśleliśmy, że stworzymy takie miejsce dla takich ludzi, jakimi sami byliśmy wtedy, czyli zapracowanych, zestresowanych, którzy potrzebują trochę oddechu, trochę natury. Wnętrze Starej Kaczki urządzone jest w klasycznym polskim stylu. Ciężkie dębowe stoły, świeże kwiaty i wszędobylskie kaczki umilają czas spędzony w tym niezwykłym miejscu, gdzie każde danie robione jest od podstaw. Pomysłem na naszą restaurację było domowe jedzenie, żeby tam nie było żadnych półproduktów. My wszystko robimy sami. Kasia wybrała się do Dzikiej Kaczki nieprzypadkowo. Od dawna już słyszała opinię o tym niewielkim miejscu. Aby wejść do restauracji, trzeba przejść przez duży ogród warzywny, gdzie każdej rośliny dogląda właścicielka. Dzień dobry. Dzień dobry, pani Kasia. Strasznie się cieszę, że już pani do nas dotarła i że my jeszcze coś mamy w ogrodzie. No ja też się cieszę, właśnie ten warzywniak jest obłędny. Ja w życiu czegoś takiego nie widziałam. Warzywniak rośnie tu jak na drożdżach, a jego wystrój z pewnością wywołuje u konkurencji ukłucie zazdrości. Jeżeli chodzi o warzywa, to w zasadzie ja wszystko mam z ogrodu. Kasia i Agnieszka od razu zabierają się do ciężkiej pracy i nie żałują krzyża. Marchewka będzie nam potrzebna do zupy rybnej, którą będziemy robić. A, tu jak? No słuchaj, ja ją mogę. Ale bardzo wyrywać. Cię proszę. Ile? No wiesz, do zupy będzie nam trochę potrzeba tej marchewki. Potem ją sobie obmyjemy. Trochę jarmużu, a już coś przyszła jakaś mała liszka. No tak, ale to jest po prostu tylko dowód na to, że nasz ogród jest niczym nie sypany żadnymi środkami ochrony roślin. Jedyną ochronę, jaką stosujemy, to to, że sadzimy wokół na przykład aksamitki, które są naturalnym odstraszaczem dla niektórych stworzonek. Selery, Kasiu, rosną między pomidorami, bo to jest kolejne takie tak zwane dobre sąsiedztwo. Polega to na tym, że pomidorom nie przytrafia się taka pomidorowa choroba, jeżeli będą sadzone razem z selerami. A, chyba. Super! Ale muszę się zaprzeć. Mogę ci pomóc łopatką. Nie dajesz rady. Ojej, wyciągnęłam pół ogrodu. Pół ogrodu nie wystarczy, bo trzeba jeszcze zebrać pietruszkę. Zbieramy tylko najpiękniejsze. Miętę. Ma zupełnie inny zapach niż taka kupna. Jak wszystko tu. Oraz dobrą na wszystko szałwię. Myślę, że na razie nam wystarczy. A poza tym, Kasiu, jakby nam zabrakło, to z kuchni mamy tylko krok, żeby urwać sobie to, czego byśmy jeszcze więcej potrzebowały. Do roboty. Jednak zanim na dobre zagościmy w przepięknej kuchni Agnieszki, trzeba korzystać z wczesnej pory. Niedaleko Dzikiej Kaczki mieszczą się bowiem najczystsze jeziora w Polsce, gdzie całą noc ciężko pracują lokalni rybacy. To u nich Agnieszka zaopatruje się w świeże ryby. Dzień dobry. Dzień dobry. Co my tu mamy? Sandacza, lina, leszcze, okonie piękne, no i szczupaki. To one teraz rano były łowione? Przyjechały prosto z jeziora. Nam dzisiaj są potrzebne szczupaki. Ale mają te zęby. Ała! No właśnie, chciałem powiedzieć, że nie wolno. Bardzo ostrożnie. Moja wrodzona ciekawość spowodowała, że nabiłam się na zęby szczupaka. Niesamowite jest to, że on ma zęby w ogóle w kilku rzędach idące aż dotąd. W środku to samo. Ja myślę, że ten szczupak będzie cudny. Ten szczupak? Cudny. Pakujemy? No pakujemy, bardzo proszę, panie Grzegorzu. W końcu czas na pierwsze danie. Zupę z króla polskich jezior, szczupaka.
Kręgosłup tego drapieżnika nie poddaje się łatwo nawet specjalnym kuchennym nożycom. Głowa będzie nam potrzebna do zupy. O! Dlatego spróbuję. Nie ma szans. No, to kawał ryby było. Nożyce to jednak... Tak, tak, jednak tu trzeba mieć specjalistyczny sprzęt. W zupie wyląduje nie tylko szczupak, ale również jesiotr. I oczywiście warzywa. Celer naciowy, marchew. Tak, to jest pasternak. Następnie dolewamy wody. A teraz jeszcze wsadzimy oczywiście cebulę, ale tą cebulę będziemy musiały opalić. Dodajemy liść laurowy, cebulę i zostawiamy zupę wraz z rybną wkładką na około 2 godziny. Kiedy zupa się gotuje, Kasia i Agnieszka biorą się za kolejną potrawę. Jesiotra w zalewie. Bardzo słusznego jesiotra. Taki kawałek to będzie jedna porcja. Spore kawałki. Nie żałujesz swoim gościom? Nie, nie żałuję. Odrobinę soli. Odrobinka pieprzu cytrynowego. I co, obtaczać już w mące? Tak, ale tak tylko ciach. Delikatnie. Tak. Agnieszka ma też swoje kuchenne sekrety. Niektóre odkryje dziś przed Kasią. Na patelnię, smażąc rybę, wrzucam czosnek, cały kupinak. Ten czosnek wrzucam po to, żeby nie było zapachu ryby. On ma takie właściwości, że pochłania ten... Że częściowo pochłania ten zapach ryby. No to ciekawe. Mhm. Rzeczywiście tak było. W ogóle nie było czuć, że smażymy rybę, także na pewno będę to wykorzystywać u siebie w domu. Gdy słuszne kawałki jesiotra skwierczą na patelni, trzeba pokroić cebulę, która będzie potrzebna do zalewy. To jest bardzo delikatna zalewa octowa. W jakiej proporcji dajesz octowy? 1:3. 1:3. Wrzucimy trochę ziela, szczyptę cukru, liść laurowy. Wszystko wędruje do gorącej wody, do której trafia też pokrojona cebula. No, niech się teraz zagotuje. I ile on potrzebuje czasu w tej zalewie przed podaniem? Kasia, im dłużej, tym lepiej. Mało tego, w ten sposób możesz tego jesiotra konserwować i na przykład mogłybyśmy go zrobić dzisiaj, a użyć na Boże Narodzenie. Goście naszej restauracji mogą być spokojni, że to jest danie, o którym nigdy nie usłyszą, że strasznie jest mi przykro, jesiotra w zalewie octowej dzisiaj nie ma. Po dwa? Czy trzy? Może nawet po trzy. Ależ jędrny jest ten jesiotr. Ma strukturę mięsa absolutnie. Na oleju smażyłaś? Na oleju, tak. Ryby generalnie na oleju. I to nie przez oszczędność, tylko to jest po prostu tak, oliwa że... Oliwa jest zbyt intensywna? Dokładnie. Teraz czas na odrobinę cytryny. Zalewę. Tak przygotowane danie będzie świeże przez długi czas. I zakręcamy. Kręcamy. I na głowie go stawiamy. Tak jest. Dobrze. Potem już tylko trzeba łapie podać do tej trochę sałaty. Jesiotr podawany jest na pięknym talerzu w kształcie ryby. Obok niego wędruje buraczek z zalewy, pieczony ziemniak i na wierzch odrobina gorczycy. Jesiotr podawany w dzikiej kaczce jest daniem sycącym, ale dość lekkim. Dla głodomorów może stanowić przystawkę, a dla ludzi o mniejszych żołądkach spokojnie wystarczy jako danie główne. Smakuje? No to jest połączenie niesłychanie ciekawe, bo ten mięsisty jesiotr stał się bardzo subtelny pod wpływem tej delikatnej zalewy octowej, a ziemniak do tego gorący jest taki cudownie maślany. Gorczyca dodaje charakteru i ten mały, słodki, delikatny burak, który się rozpływa w ustach. Bardzo się cieszę, ci smakuje. Świetne wiejskie danie, które Agnieszka podaje jako przystawkę, ale jest bardzo sycące. Czas wrócić do zupy, która przez cały czas gotuje się na średnim ogniu. Ta zupa rybna, którą ty robisz, jest taką typową rosyjską solianką. Dokładnie. Czyli dodajesz do niej i ogórki kiszone, tak? Tak, i oliwki. Tak, zdecydowanie. I kapary. A ogórki kiszone mamy swoje własne. Zaraz ci je... Ojej, jakie chrupiące. Ogórki w dzikiej kaczce podsmażamy na maśle klarowanym. O, flambirowane ogórki będą. Cebulę zaś tradycyjnie na oleju.
Tymczasem do kuchni zapukał chyba nieoczekiwany gość. Niech ona się smaży, a my w tym czasie... Kot chyba czuje rybę. Musisz poczekać, Rudy. Bardzo mi przykro, ale rybę zaraz będę jadła ja. Z zupy rybnej należy teraz odcedzić tłuste okrawki, które nadały jej smak, a do garnka trafią estetyczne i esencjonalne kawałki właściwej ryby. Przecier dodajemy do cebuli i wszystko trafia do garnka. Ależ tam dobrych rzeczy w środku. I to jeszcze nie jest wszystko. To jest chyba jedyne danie, do którego dodaję rzeczy, których nie wyhodowałam sama, co mówię z wielkim smutkiem, mianowicie kapary i oliwki. Zapomnielibyśmy o marchewce. Też oczywiście z ogrodu Agnieszki. Gotowanie idzie pięknie, no ale żeby tak traktować gościa, który od kwadransa stoi pod drzwiami... On konsekwentnie walczy o swoje. Nie poddaje się, chłopak. Nie, Rudy, musisz poczekać. Przyjdzie na ciebie kolej, dostaniesz. Solianka musi być kwaśna. Podlejemy to jeszcze wodą z ogórków? Tak, spod ogórków. Woda po ogórkach wędruje do garnka. I próbujemy. Zupa rybna według przepisu Agnieszki to bardzo gęsta nalewka z całą ferią smaków. Wszystkie razem i każdy z osobna tworzą ten niezwykły aromat. Wydaje mi się, że kluczem do sukcesu są twoje ogórki, wiesz? Naprawdę, bo one dają taką kwasowość, która w połączeniu z pozostałymi warzywami i z tą rybą stanowi o sile tej zupy. Bardzo ciekawy smak, bardzo domowy, bezpretensjonalny. Zjadłam ją z ogromnym smakiem. Teraz czas na kolejne danie, również z rybą w roli głównej. Pierogi. Czas też przedstawić Państwu nową, cichą bohaterkę kuchni w Dzikiej Kaczce. Mój pomocnik numer jeden, mianowicie Halinka. Która... Dobry. Halinka. Dobry. Tak, bardzo miło. Tak, odkąd pokazała się Halinka, to w Dzikiej Kaczce pokazały się pierogi. Ile tej mąki tam? Kilogram. Kilogram. Jedno jajko. Jedno jajko. Jedna łyżka soli. Olej rzepakowy. Tak. Wszystko należy dobrze zmiksować. Kiedy pani Halina zajmuje się ciastem, Kasia i Agnieszka skupią się na farszu. Potrzebujemy szczupaka. Ponieważ będziemy go mielić, to musimy go tylko pokroić. Jeszcze słychać jakieś pojedyncze ości. Szczupak jest pyszny, ale on ma te ości. Po wyfiletowaniu on w zasadzie już jest w rozsypce. W związku z tym ja przerabiam go na pierogi. Do pierogów trafią też szałwia, natka pietruszki i... Coś, co jeszcze dodamy do tego, to będzie bułka, którą namoczymy sobie w mleku. Też tak mielone zawsze robię. Tak, no bo tu po prostu coś będzie musiało nadać jeszcze takiej dobrej konsystencji tym pierogom. Ten farsz nie może się ani wylać, ani wysypać z tych pierogów. Dodamy też przysmażonej cebulki, żeby nie były takie tylko zwykłe pierogi z rybą. To dodaję do tego szczupaka odrobiny ryby wędzonej, co podkręca smak rybny w tym daniu. Wszystkie te składniki mielimy. Farsz do pierogów ze szczupaka mielimy dwa razy. Raz na grubszym sicie, a drugi raz na bardzo drobnym. Żeby już mieć stuprocentową pewność, że tam żadna ość nie została. Do tak zmielonego farszu dodajemy jajko, odrobinę soli, pieprzu i wnętrze pierogów jest prawie gotowe. Pierogi trzeba oczywiście ulepić, a Kasia i Agnieszka zajmą się ostatnim elementem – masłem szałwiowym. Do masła szałwiowego potrzebujemy całe listki. Listki należy podgrzać na patelni. Pierogi przed podaniem gościom należy oczywiście skosztować. Chyba zaraz nastąpi przerwa techniczna. Co, chłopaki, też czujecie, że przerwa techniczna nadchodzi? Och, kot znowu chyba sobie przypomniał o rybie. Liście szałwi lądują na wierzchu pierogów. I danie gotowe. Pierogi w Dzikiej Kaczce idealnie korespondują z otoczeniem. Są nieco warzywne, trochę rybne, ale przede wszystkim czuć w nich mazury oraz kunszt i serce kucharek. Szczupak jest naprawdę niedocenianą rybą. On jest delikatny i do tego chrupiące właściwie chipsy z szałwi i bardzo sprężyste ciasto i cieniutkie. To jest sztuka, zrobić takie ciasto.
Pierogi ze szczupakiem w wykonaniu pani Haliny są absolutnym hitem tego miejsca. To są takie pierogi idealne. Po pierogach idealnych przychodzi czas na tematy nieco bardziej mięsne i groźne. Proszę państwa, oto dzik. Nigdy dzika nie robiłam. To jest dla mnie bardzo ciekawe. Naleję oliwy i do dzika ja używam takiej mieszanki przypraw. Tu jest biała gorczyca, tu jest trochę jałowca, tu jest trochę odrobina ostrej papryki i majeranek. Brzmi dobrze. Do tego wlejemy też odrobinę czerwonego wina. Żeby skruszało mięso. Żeby skruszało. I obtoczyć z każdej strony. Obtoczyć, nie żałować. Stawiamy to do lodówki na noc. Tu już mamy, o, przecież tak wygląda. Aha, a to tak jest już po nocy w lodówce, tak, i to już się zamarynowało. Dzika należy obsmażyć z każdej strony. Później podsmażyć cebulę. Całość polać winem i zamknąć. Dzika podajecie z kopytkami, tak? Dzika podajemy z kopytkami. Czy pani Halina jest ekspertem kopytkowym? Dokładnie, dokładnie. Halina jest ekspertem od pierogów i od kopytek. I co? Do kopytek, tak. Gotowane ziemniaki. Tak, gotowane ziemniaki, mąka, sól i jajko. Czyli tak klasycznie. Tak. Masę na kopytka zagniatamy, wałkujemy. I tak pod kątem pani kroi. Tak. Mhm. Tak, zgrabniutkie. W czasie, gdy kopytka wędrują do kąpieli, Kasia i Agnieszka zajmą się burakami. Buraki mamy już ugotowane. Mhm. Należy je zetrzeć i wrzucić na gorącą patelnię. Podsmażamy cebulkę. I to już wystarczy. Buraki mamy zrobione. Gdy kopytka wypłyną, znaczy, że są gotowe. Dzik też już doszedł tam, gdzie miał dojść. Dzik w dzikiej kaczce to typowo polska mięsna potrawa. Zdrowa, bo są w niej warzywa, ale też pełna składników odżywczych i z odrobiną kalorii. Ojej, ale jest kruchy, już to czuję, że nóż bardzo łatwo wchodzi. Powinien być miękki. To jest jednak świetne mięso, do tego twoje buraczki z ogrodu z cebulą. Świetne, nieprzekombinowane danie, a twoje warzywa powodują, że nawet dzik się trochę chowa. Domowe jedzenie, trudno, żeby było lepsze. Czas na ostatnie dziś danie przygotowane w dzikiej kaczce. Żaden obiad nie może się odbyć bez deseru. Jakie ciasto jest bardziej domowe niż szarlotka? To są dość kruche jabłka, więc one się nam rozpadną w trakcie tego obsmażania, duszenia. Do garnka wlewamy odrobinę wody, dosypujemy jabłka. I one po prostu się teraz prażą, tak? I one po prostu się teraz prażą, te jabłka. W tym czasie trzeba przygotować spód szarlotki. Mamy przygotowaną mąkę, cukier, jajka i masło. Do kruchego ciasta dajesz same żółtka. Tak, same żółtka. A z białek? A z białek ubijemy bezę, dokładnie tak. Wszystkie te składniki oraz mąkę pszenną trzeba dokładnie wymieszać. Chyba tu wystarczy. To już jest chyba tak, jak trzeba. No, kruszonka jest piękna. I wylepiamy nią spód, tak? Tak jest. Ja od dziecka kocham kruszonkę i zawsze prosiłam mamę, dlaczego nie może zrobić ciasta z samej kruszonki? Zupełnie tego nie rozumiałam. Dlaczego kruszonka jest tylko na wierzchu? I Agnieszka właśnie odpowiedziała na ten mój apel z dzieciństwa, bo już spód tej szarlotki jest zrobiony z kruszonki. Jabłka gotowe. Jabłka wędrują na podpieczony spód. Na to idzie beza i większe pokrojone jabłka. Żeby było w niej coś chrupiącego. I teraz kruszonka. I teraz kruszonka. I ile ona tak w tym piecu siedzi? 180 stopni i mamy 35 minut. Teraz smutna wiadomość. Na szarlotkę trzeba czekać. Minuta do... Do końca szarlotki. No, wygląda nieźle. Wygląda świetnie. A jak pachnie?
No pachnie tak, że nerwowa się robię. Bardzo długa ta minuta. No nie. O! No chodź tu, chodź, kochana. Ja się tobą zaopiekuję. No nie. Teraz... A pamiętasz to, jak mama i babcia zawsze mówiła, że gorącego ciasta nie wolno jeść? Kompletna bzdura. No, sprawdziłam to wielokrotnie. Gorąca szarlotka wędruje na talerz. A podawana gościom wygląda tak i przyprawia o zawrót głowy. To jest prawdziwa, domowa szarlotka. Nieprzekombinowana. Taka zwykła. Na pysznych, zerwanych, domowych jabłkach. No a już ta beza z kruszonką to już jest taki bonus naprawdę dla grzecznych dzieci. A może ty głodna byłaś? Ja jestem łakoma bardzo, wiesz? I kocham ciasta domowe. To mam taką słabość od dziecka. Nic się nie zmienia. To było to clue naszego programu. No to jest tu po co przyjeżdżać. To klasyczna domowa szarlotka bez żadnych udziwnień. Taka nostalgiczna i sentymentalna. Tego właśnie oczekuję od tego typu miejsc. Do dzikiej kaczki zaczynają zjeżdżać się goście. Dzień dobry. Ja poproszę zupę rybną z jesiotrem. Mhm. Tak. I szarlotkę na deser. Och, świetna jest ta szarlotka. Pierogi ze szczupakiem. Sałata z owczym serem i szarlotka. Teraz trzeba zacząć pracować na 200%. Ten pozorny chaos jest doskonale zaprojektowany w każdym calu. A przygotowanie potraw w dzikiej kaczce wcale długo nie trwa. O, zupa już się gotuje. Wiem, jakie będą za momencik. My wszystko robimy sami, dlatego ja wiem, że nasze dania są proste, bo też ja nie mam takich ambicji, nie jestem z wykształcenia restauratorem. W całym tym moim gotowaniu to nie ma żadnej wielkiej filozofii, natomiast na pewno wkładam w to dużo serca. Proszę bardzo. Jesiotr w zalewie. Agnieszka jest bardzo skromna, natomiast ma świetny smak. To jest kuchnia domowa, ale na najwyższym poziomie, na najlepszych możliwych składnikach. Agnieszka, Rudy znowu chyba wyczuł, że rybę obracamy, bo siedzi i czeka. Kiedy w kuchni takie zapachy, każdemu trudno się powstrzymać przed podjadaniem. Wszystko pyszne. Zresztą my przyjeżdżamy dosyć często tutaj. Mam zawsze wszystko smakuje. Taka dobra domowa kuchnia. Tak. Dziś chyba wszyscy skończą dzień najedzeni. No. Prawie wszyscy. Kasiu, bardzo dziękuję. Ja dziękuję. No poszło po prostu tak sprawnie, że świetnie się u ciebie pracuje. Jakbyś się kiedyś nudziła w lecie, to serdecznie cię zapraszam. Powiem ci, że nie spotkałam drugiego takiego miejsca, w którym właściwie całe zaplecze masz w ogrodzie. Mało kto może powiedzieć tak jak ty, że wiesz co jesz. Dzięki zawsze. Bardzo. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Naprawdę. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Będziemy tu na ciebie czekać. W tym miejscu naprawdę wiemy co jemy. Jest to najwyższej jakości, dobra domowa kuchnia na nieoszukanych składnikach i gotowana z sercem. Mało jest chyba takich miejsc w Polsce jak to.